Cześć, witam Was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy, a dziś zapraszam Was na mobilność barków. Brak mobilności w obręczy barkowej może przysporzyć nam wiele problemów, nie tylko w praktyce jogi. Jest też między innymi przyczyną garbienia się, więc zadbamy dzisiaj o odpowiednie rozruszanie zarówno stawów ramiennych, jak i pracy naszej łopatki, tak by trochę się otworzyć, wyprostować i złapać trochę komfortu w górnych kończynach. Jeśli podoba Wam się formuła tego kanału i to, że tworzymy tutaj regularnie treści, to serdecznie zachęcam Was do wspierania nas. Ja z tego miejsca serdecznie naprawdę dziś dziękuję osobom, które decydują się nas wspierać, bo to dzięki Wam dzisiejszy film może pojawić się na kanale i zostaje zapisany do odtwarzania również później. Więc serdecznie zachęcam do wspierania, a nowe osoby zachęcam do subskrybowania, tak żeby być z nami na bieżąco. A może po czasie stwierdzicie, że też warto nas wspierać. Zacznijmy sobie od chwili rozruszania naszych barków, tak żeby się móc nimi później bardziej zająć. Usiądźcie w wygodnym dla siebie siadzie, może to być siad na piętach bądź dowolny inny i przez chwilkę zatoczmy kilka krążeń barkami, unosząc je wysoko, wycofując, opuszczając i wysuwając do przodu. Kilka takich obszernych ruchów. Spróbujcie, aby te ruchy nie były kwadratowe, a okrągłe. Okej. Zmieńmy kierunek krążenia. Może się okazać, że jest trochę trudniej. Okej. Chwyćmy się dłońmi za barki od góry i w ten sam sposób zbierzmy łokcie do przodu, unieśmy dłonie wysoko do góry i zróbmy duże krążenia w tył. Obszerny ruch. Zbieram łokcie, unoszę wysoko i obszerny ruch krążenia do tyłu. I zmieńmy kierunek krążenia do przodu, w dół, szeroko, w górę i do przodu. Okej, zatrzymajmy, przenieśmy dłonie na boki, zaciśnijmy pięści. I przekręćmy teraz pięści na maksa w tył i przekręćmy pięści w przód. Pracując z rotacją w naszych barkach, kilka takich ruchów, rotacja zewnętrzna i rotacja wewnętrzna. Spróbujmy poruszyć całą ręką, nie tylko dłonią, nie tylko przedramieniem, ale właśnie najbardziej nam zależy na naszych barkach. I w przód. I w tył, do przodu, do tyłu, jeszcze raz przód, tył, przód i tył. Otwórzmy ręce, pociągnijmy dłonie dużo dalej za siebie, żeby przeciągnąć przód ciała i obejmijmy się mocno, chwytając za własne łopatki z tyłu. Na wdechu otwórzmy mocno do tyłu, a z wydechem zmieńmy rękę, która jest na dole. Wdech. I tak zmieniajmy dłonie, ręce na zmianę, raz jedna, raz druga u góry, ale spróbujmy się mocno objąć i chwycić między łopatkami. Mocno otwarcie, wdech i wydech. Jeszcze raz wdech, wydech, wdech i wydech. Ok, przenieśmy dłonie, teraz mniej więcej na okolicy naszego pępka, łokcie blisko. Możecie wyobrazić sobie, że dostaliście zadanie utrzymać pod swoim ramieniem gazetę. Tutaj gazetę pod pachę i otwieram dłonie do rotacji zewnętrznej i wracam, ale cały czas trzymam gazetę pod pachą. Tak, żeby nie wypadła. I to jest taka
wizualizacja bardziej w tym momencie na ćwiczenie, jak je wykonać, ale jeśli sprawia Wam to trudność, to naprawdę możecie włożyć sobie ręczniczek, gazetę, coś w tym stylu, skarpetkę właśnie pod ramię, żeby przypilnować się z tym łokciem blisko i zapracować z rotacją w barkach, a niekoniecznie z samym otwarciem klatki piersiowej. Kilka ruchów. W jedną, w drugą. Hop, hop. Na wdechu otwieram, z wydechem zamykam. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Splećmy jeszcze dłonie. Przenieśmy teraz wnętrza dłoni do przodu i przez chwilkę spraca samej łopatki. Z wdechem ściągam łopatki z tyłu, a z wydechem wysuwam całość najdalej, jak mogę, do przodu. Wdech, ściągam łopatki, cały czas proste ręce w łokciach. Wydech, daleko wysuwam w przód. Wdech, ściągam w tył. Wydech, wysuwam do przodu. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Rozluźnijmy dłonie i przejdźmy sobie do klęku podpartego. Ustawmy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Wdech, wklęsłe plecy i wydech, mocno zaokrąglone. Wdech, rozruszajmy kręgosłup, to ułatwi nam dalszą pracę. Wydech, okrągłe plecy. Wdech, wklęsłe i wydech, okrągłe. Na wdechu plecy proste i przestawmy sobie dłonie duży krok do przodu, do pozycji szczeniaka. Opuśćmy czoło w kierunku maty. Biodra niech zostaną nad kolanami. Ręce wyprostowane w łokciach. Przedramiona nie leżą na ziemi. Wciskam dłonie. Przez chwilkę przytrzymajmy statycznie. I możemy zostać w tej pozycji, po prostu sobie jeszcze chwilę pobyć lub utrudniamy pozycję. Na wdechu podnoszę głowę, opuszczam klatkę i patrzę przed siebie. Z wydechem zaokrąglam plecy i chcę spojrzeć na własny pępek. Wdech, opuszczam klatkę do ziemi, patrzę przed siebie. Wydech, zaokrąglam plecy, odpycham się dłońmi od maty, patrzę na pępek. Wdech, wklęsłe plecy. Wydech, okrągłe. Wdech, wklęsłe. Wydech, okrągłe. Wdech, wklęsłe. I wydech, okrągłe. Na wdechu plecy proste. Z wydechem wycofajmy się do siadu. Usiądźmy sobie na piętach. Przenieśmy dłonie do tyłu, ale nie będziemy na razie chwytać koszyczka. Po prostu postawmy dłonie. Akurat ja mam długie ręce, więc moje dłonie sięgają do ziemi, ale nie zawsze tak jest. I teraz będziemy tylko unosić dłonie do tyłu, angażując tylną część naszego barku do pracy. Unoszę dłoń i wydech opuszczam. Wdech i wydech opuszczam. Wdech, wydech opuszczam. Wdech, wydech opuszczam. Im węziej dłonie, tym trudniej. Wdech do góry. Wydech opuszczam. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. To jeszcze raz. Wdech i wydech. Splećmy dłonie w koszyczek, odkręćmy barki i odsuńmy koszyczek od pleców. Przytrzymajmy. Starajmy się odsuwać dłonie daleko do tyłu od pleców i unosić do góry. Cały czas ściągajmy łopatki do siebie, tak jakbyśmy chcieli złączyć łopatki na plecach. Jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozluźniamy. Przejdźmy do klęku podpartego. I będziemy pracować na razie tylko prawą ręką. Istotnym aspektem jest teraz, aby oba barki były na tej samej wysokości. Prawa ręka, wdech, ciągnie wysoko do góry, ale nie unoszę barku, tylko trzymam w tej samej linii i z wydechem opuszczam. Można sprawdzić to, trzymając prostą rękę, czy dłoń jest tuż przy ziemi. Wdech, ciągnę w górę
I wydech. O, super. Dłoń sięga do ziemi, znaczy, że bark się nie podniósł. Gdyby była sytuacja, że nie mogę dosięgnąć, to znaczy, że bark był wyżej. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, wydech. Wdech, ciągnę rękę do przodu i kieruję kciukiem do góry. Wydech, opuszczam. Wdech, mocno ciągnę w górę. Wydech, opuszczam. Wdech, szukam tego zakresu ruchu w górę. Wydech, dół. Jeszcze raz wdech i wydech. Odkładam, no i wiadomo, lewa. Ciągniemy w górę, wdech, wydech, dół. Wdech, mocno w górę. Wydech, dół. Barki na tej samej wysokości. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech do góry. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. To jeszcze raz wdech do góry i wydech do dołu. Odkładamy. Siadamy sobie znowu na piętach. Przenosimy dłonie na plecy, splatamy dłonie w koszyczek, ale koszyczek odkładamy grzbietami dłoni na swoim odcinku lędźwiowym. Mogę się znowu do Was przekręcić przodem. I teraz w tej pozycji na wdechu ściągam łopatki, wciskam grzbiety dłoni w plecy, trochę też rozciągam przy tym nadgarstki, zbieram łopatki. A z wydechem zaokrąglam plecy i ciągnę łokcie do przodu. Koszyczek jest cały czas spleciony. Wdech i wydech. Wdech, ściągam z tyłu i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech i wydech. Na wdechu przenieśmy dłonie nad głowę, z wydechem połóżmy dłonie splecione na potylicy. I dokładnie tak samo. Na wdechu ciągniemy łokcie najdalej jak można do tyłu, z wydechem zbliżamy łokcie, ściskamy własną głowę. Wdech, jak najdalej łokcie w tył. Wydech, ściskam sobie głowę przed ramionami. Wdech i jak najdalej, ile się tylko da do tyłu. Wydech, ściskam. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Rozluźnijmy. Podnieśmy prawą rękę do góry. Połóżmy dłoń na plecach. Chwyćmy lewą dłonią za łokieć. I spróbujmy pomóc sobie, żeby wciągnąć jak najmocniej dłoń na środek kręgosłupa. Staram się też odsuwać łokieć do tyłu, tak żeby nie pochylał mi głowy. Prostuję pozycję. Lekko pcham nawet potylicą moją rękę do tyłu. I zostaję, chwilkę trzymam, spokojny oddech. Jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. I rozluźnijmy. I chwyćmy tak samo, lewą dłoń kładziemy na plecy, prawą dłonią chwytamy za łokieć i wciągamy sobie dłoń na plecy, przytrzymujemy przez chwilę, głowa lekko pcha nam rękę do tyłu, utrzymuje prosty kręgosłup. Spokojnie oddycham. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozluźniamy. Przejdźmy ponownie do klęku podpartego. I teraz przenieśmy prawą rękę zaciśniętą w pięść, znowu mniej więcej na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I teraz tylko będziemy podnosić dłoń jak najwyżej od pleców w tym miejscu i z wydechem odkładać z powrotem na plecy. Wdech ciągniemy jak najmocniej do góry, wydech odkładamy. Wdech mocno góra. Wydech, odkładamy. Ręka w łokcie jest ugięta, tylko podnoszę dłoń. Wydech, opuszczamy. Wdech, góra.
Wydech dół. Wdech góra. Wydech dół. Wdech do góry. Wydech dół. Jeszcze raz wdech góra. I wydech. Odkładamy dłoń, przy okazji strącając mikrofon. Zmieniamy stronę oczywiście, lewa dłoń na odcinku lędźwiowym i podnosimy na wdechu. Wydech opuszczamy. Wdech podnosimy. Wydech opuszczamy. Wdech góra. Wydech opuszczamy. Wdech góra. Wydech dół. Mocno ciągnę jak najdalej od pleców. Wydech opuszczam. Wdech góra, wydech dół. Wdech do góry, wydech dół. Jeszcze dwa razy góra, dół i jeszcze raz i odkładamy. No dobra, no to finalne ćwiczenie. Ćwiczenie zwane pływakiem. Prawa ręka zaciśnięta w pięść do góry. Ciągnę dłoń jak najwyżej do góry. Z wdechem. Z wydechem teraz wkładam dłoń od góry między łopatki. Na wdechu prostuję znowu rękę wysoko do góry. Z wydechem przekładam dłoń na plecy grzbietem dłoni między łopatki od dołu. I wracamy. Wdech do przodu, zaciśnięta pięść. Wydech wnętrzem dłoni między łopatki od góry. Wdech wracam do przodu wysoko pięść. Wydech między łopatki od dołu. No i powtarzamy. Wdech mocno w górę. Wydech między łopatki. Wdech do przodu. Wydech od dołu. Wdech przez przód. Wydech od góry między łopatki. Wdech do przodu. Wydech od dołu. To jeszcze raz. Wdech do przodu. Wydech od góry między łopatki. Wdech do przodu. Wydech od dołu między łopatki, wdech do przodu i wydech, odkładamy dłoń na ziemię. No to jeszcze druga ręka, lewa pięść do góry wysoko, wydech od góry między łopatki, wdech do przodu, wydech od dołu między łopatki, wdech do przodu, wydech od góry, wdech do przodu, wydech od dołu. Wdech do przodu, wydech od góry, wdech do przodu, wydech od dołu. Wdech, przód, słowa wyprzedzają ruchy. Wydech, wdech, wydech, wdech, przód, wydech na plecy, wdech do przodu i wydech na plecy. Wdech, ręka w przód i wydech, odkładamy dłoń. Siadamy na piętach, chwytamy dłonie z tyłu w koszyczek, odkręcamy barki, odsuwamy dłonie od pleców. Zostajemy tutaj, albo jeśli chcemy więcej, pochylamy ciało do przodu i przytrzymujemy ręce w górze. Jeszcze jeden wdech i z wydechem rozluźniamy. Poruszajcie barkami. Możecie pokręcić też delikatnie głową. Rozluźnijcie całą górę. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą krótką praktykę. Mam nadzieję, że Wasze barki zostały rozruszane. Oczywiście zachęcam Was do wracania do tej praktyki częściej. Na tym kanale znajdziecie też dużo innych praktyk skupionych na mobilności, obręczy barkowej, czy też rozciąganiu klatki piersiowej. Najłatwiej w wyszukiwarce YouTube wpisać konkretny temat, który Was interesuje, mobilność barków, dodać Yoga Home i na pewno coś znajdziecie. A jeśli podoba Wam się to, co robimy i to, że właśnie tutaj na YouTubie jest ponad 800 filmów ogólnodostępnych do korzystania, to zachęcam Was do wspierania, bo one są dostępne tylko dlatego, że część z Was decyduje się nas wspierać i tym osobom, które to robią to regularnie,
Serdecznie dziękuję, bo to dzięki Wam możemy istnieć, możemy robić to, co robimy. A nowe osoby zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi naszymi treściami. No i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych filmach.